Jeżeli jesteś osobą, która prowadzi fanpage, to z pewnością się ze mną zgodzisz, że prowadzenie firmowej strony na Facebooku to nie jest żadna prosta sprawa. Ilość rzeczy, ilość czynników, które mają wpływ na to, czy te działania, które podejmujesz, one są skuteczne, no niestety jest tak duża, że bardzo często się w tym wszystkim łatwo pogubić i niestety te cele, które sobie zakładasz podczas prowadzenia fanpage'a, często niestety nie są osiągane. Nad jakimi rzeczami powinien się skupić w 100%? Przede wszystkim tą największą wartością dodaną na Facebooku to jest zasięg organiczny, tak? Czyli możliwość docierania do nowej grupy Twoich odbiorców, nowej grupy Twoich klientów, budowania większej społeczności wokół Twojego fanpage'a w sposób właśnie organiczny, czyli w pełni bezpłatny. Natomiast okazuje się, że tworzenie takich postów, które organicznie, wiralowo będą bardzo fajnie rozchodzić się po sieci, niestety jest bardzo trudne. Tym bardziej w momencie, kiedy Facebook dosyć mocno obcina zasięgi. Z tego też powodu bardzo często niestety fanpage'e są prowadzone z bardzo dużą ilością błędów, gdzie posty są tworzone w taki sposób, że one albo w ogóle nie angażują fanów, przez co nie pojawiają się lajki, nie pojawiają się komentarze, nie pojawiają się udostępnienia. Przez co fanpage'e często są niestety martwe, ponieważ są strony, które posiadają kilkanaście tysięcy fanów, a pod postem w momencie wrzucenia pojawiają się 3-4 lajki. I bardzo często niestety te fanpage'e są prowadzone w taki sposób, że nie ma jakiegoś takiego większego zamysłu i nie ma pomysłu na te posty, co one mają w ogóle robić, w jaki sposób angażować, jak sprawiać, aby klienci byli przerzucani na Twoją stronę internetową i w jaki sposób przede wszystkim za pomocą fanpage'a generować sprzedaż. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ 4 kwietnia o godzinie 19 poprowadzę szkolenie właśnie z Facebooka z prowadzenia fanpage'a. W jaki sposób prowadzić fanpage, aby zwiększać zasięg organiczny, aby zwiększać zaangażowanie Twoich klientów, Twoich fanów, jak powiększać tą społeczność i w jaki sposób generować sprzedaż i generować ruch na twojej stronie. Jeżeli chodzi o mój fanpage, to nigdy nie stworzyłem kampanii, która jest celem kampanii jest promowanie strony. Nigdy nie tworzyłem reklamy, gdzie masz kliknąć lubię to, a mimo to dzisiaj na moim fanpage'u jest kilka tysięcy osób, które są aktywne pod postami. Możesz to przejrzeć, możesz zobaczyć, pojawiają się komentarze, udostępnienia, lajki itd., itd. Tak więc ten fanpage cały czas żyje. Z tego też powodu chcę Tobie przedstawić takie case'y i przedstawić Tobie takie punkty, którymi powinieneś się kierować, jak tworzyć posty, które będą angażować, o której godzinie wrzucać posty, jak linkować zdjęcia, aby po kliknięciu zdjęcia automatycznie ta osoba została przekierowana na Twoją stronę, jak zwiększać zasięg organiczny, jak pozyskiwać większą ilość fanów oraz wiele innych rzeczy. To szkolenie, tak jak powiedziałem, poprowadzę 4 kwietnia i to będzie szkolenie online, dlatego nie będziesz musiał nigdzie wyjeżdżać czy wychodzić. Wygodnie w swoim biurze czy w swoim domu będziesz mogła wziąć udział w takim szkoleniu. To, co musisz zrobić, to zarezerwować miejsce. Miejsce na to szkolenie to koszt 47 zł, natomiast sądzę, że warto taką kwotę zainwestować, ponieważ korzyści wynikające z tego szkolenia z pewnością będą większe. Tak więc kliknij poniżej, zarezerwuj miejsce. Dla 100 pierwszych osób to miejsce są właśnie w takiej cenie 47 zł. Później wzrośnie ono do 94. Tak więc zapraszam serdecznie.